Cześć! Zapraszam Was na 35. z cyklu filmów, dzięki którym poznacie podstawy języka niemieckiego. W poprzednim odcinku mówiliśmy o podróżach. Dziś zajmiemy się ruchem drogowym i transportem. Dowiemy się również, jak wyrażać to, czym i dokąd jedziemy w języku niemieckim. Ostatnio poprosiłam Was tradycyjnie o wykonanie zadania domowego. Teraz je sobie sprawdzimy. Hausaufgabe, zadanie domowe. Poprosiłam, byście przetłumaczyli trzy zdania na język niemiecki. Sprawdźmy, jak powinny wyglądać. Pierwsze zdanie brzmiało: oni nocowali w schronisku. Odpowiedź: Sie haben in der Herberge übernachtet. Drugie zdanie: my chcemy zwiedzić ratusz. I odpowiedź: Wir wollen das Rathaus besichtigen. I ostatnie: przyjedziemy 21 czerwca o godzinie 11. Wir kommen am 21. Juni um 11 Uhr an. Teraz możemy przejść do naszego dzisiejszego tematu lekcji, czyli transportu i ruchu drogowego. Popatrzmy na podstawowe słówka. Die Ampel, światła drogowe. Das Auto, samochód. Die Autobahn, autostrada. Die Baustelle, plac budowy. Der Bus, autobus. Das Fahrrad, rower. Die Feuerwehr, straż pożarna. Das Flugzeug, samolot. Der Fußgängerüberweg, przejście dla pieszych. Die Haltestelle, przystanek. Der Krankenwagen, karetka. Die Kreuzung, skrzyżowanie. Die Kurve, zakręt. Der Lastwagen, samochód ciężarowy. Das Motorrad, motor. Der Parkplatz, parking. Das Schiff, statek. Die Straßenbahn, tramwaj. Die Tankstelle, stacja benzynowa. Die U-Bahn, metro. Die Vorfahrt, pierwszeństwo przejazdu. Die Werkstatt, warsztat, także samochodowy. Oraz der Zug, pociąg. Die Ampel, światła drogowe. Das Auto, samochód. Die Autobahn, autostrada. Die Baustelle, plac budowy. Der Bus, autobus. Das Fahrrad, rower. Die Feuerwehr, straż pożarna. Das Flugzeug, samolot. Der Fußgängerüberweg, przejście dla pieszych. Die Haltestelle, przystanek. Der Krankenwagen, karetka. Die Kreuzung, skrzyżowanie. Die Kurve, zakręt. Der Lastwagen, samochód ciężarowy. Das Motorrad, motor. Der Parkplatz, parking.
Das Schiff, statek. Die Straßenbahn, tramwaj. Die Tankstelle, stacja benzynowa. Die U-Bahn, metro. Die Vorfahrt, pierwszeństwo przejazdu. Die Werkstatt, warsztat, także samochodowy. Der Zug, pociąg. Teraz popatrzmy, jak wyrazić w języku niemieckim to, że jedziemy jakimś konkretnym środkiem transportu w pewne miejsce. Spójrzmy na przykładowe zdania. Ich fahre mit dem Auto zu meiner Oma. Ja jadę samochodem do mojej babci. Widzimy, że w takim zdaniu używamy przyimka mit. I uwaga, jest to konieczne, by wyrazić poprawnie to, że czymś się poruszamy. W przypadku, gdy jakiś środek transportu jest rodzaju żeńskiego, wtedy zamiast rodzajnika dem pojawi nam się der. Na przykład. Er fährt mit der Straßenbahn zur Arbeit. On jedzie tramwajem do pracy. Teraz pora na pytanie. Womit fährt dein Sohn zur Schule? Czym twój syn jedzie do szkoły? Tutaj też pojawia nam się mit w partykule pytającej, którą niekiedy właśnie tworzymy od przyimka. A kiedy chcemy jechać do konkretnego państwa czy miasta, pamiętajmy, by użyć przyimka nach. Popatrzmy na przykład. Er fliegt mit dem Flugzeug nach Spanien. On leci samolotem do Hiszpanii. Albo wir fahren mit dem Bus nach Bonn. My jedziemy autobusem do Bonn. W języku niemieckim występują pewne wyjątki, przy których nie zastosujemy przyimka nach. Za to użyjemy in den albo in die, w zależności od rodzajnika. Popatrzmy na te wyjątki. In die Türkei fahren. Jechać do Turcji. In die Ukraine fahren. Jechać na Ukrainę. In die Schweiz fahren. Jechać do Szwajcarii. In die USA fahren, jechać do Stanów Zjednoczonych. Oraz in den Iran fahren, jechać do Iranu. A teraz pora na, jak się zresztą myślę domyślacie, zadanie domowe. Hausaufgabe. Zadanie domowe. Przetłumaczcie proszę trzy poniższe zdania na język niemiecki. Pierwsze zdanie. Ona jedzie samochodem do Szwajcarii. Drugie. My musimy skręcić na skrzyżowaniu w prawo. I ostatnie. Czym jedziecie do Berlina? Następną lekcję rozpoczniemy oczywiście od przedstawienia tego zadania domowego. Was zachęcam do zapisywania odpowiedzi w komentarzach. A na dziś to już wszystko. Widzimy się już niedługo. Cześć!